Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj druga odsłona programu Konkrety i Opinie, edycja wyborcza. Jak wczoraj anonsowaliśmy, dzisiaj pięcioro przedstawicieli kolejnych pięciu komitetów wyborczych. Witam Państwa bardzo serdecznie. W kolejności Tomasz Kamiński, Komitet Wyborczy SLD, Oskar Kochman, Komitet Wyborczy Ruch Narodowy. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Elżbieta Łukacijewska, Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej. Witam wszystkich serdecznie. Marta Niewczas, Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch. Witam Państwa bardzo serdecznie. I Waldemar Zaremski, Komitet Wyborczy Kongresu Nowej Prawicy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wchodziliśmy 10 lat temu do Unii, ciągle to przypominamy, zresztą jest to powszechnie widoczne także w mediach elektronicznych. Mieliśmy wtedy kompletnie inną sytuację, polityczną, ekonomiczną. Zaczynamy od tego samego problemu, o którym mówiliśmy wczoraj. Dzisiaj wielu ludzi zadaje sobie pytanie, co z Europą, co z Unią Europejską, czy potrzebujemy więcej integracji, czy potrzebujemy tego, co jest, może jakiejś zmiany. Także dlatego, że wiele osób, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Unii dzisiaj mówi, nie pójdę głosować, bo nie rozumiem tego, na czym polega Unia Europejska. Jak Państwo myślicie, zmiana czy status quo? Przez te 10 lat w Polsce wydarzyło się bardzo wiele. Wiele dookoła nas się zmieniło, uległo zmianie na lepsze. Chociażby proszę popatrzeć na Rzeszów, na województwo podkarpackie. Ten ogromny zastrzyk środków unijnych, który przez 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej pozyskaliśmy i bardzo dobrze, bo gdybyśmy wtedy, 10 lat temu, kiedy przeprowadziliśmy referendum akcesyjne, nie opowiedzieli się za wejściem do Unii Europejskiej, proszę popatrzeć na Ukrainę, co się dzieje. Państwo, które jest pomiędzy Unią Europejską, a pomiędzy Rosją. Natomiast czy Europa, czy Unia Europejska wymaga reform? Tak, wymaga reform. Wymaga reform. Tak jak zmienia się cały świat, otoczenie, w którym funkcjonujemy, tak i Unia Europejska wymaga reform. My opowiadamy się jako Sojusz Lewicy Demokratycznej za dalszą integracją, za wspólną polityką energetyczną, wspólną polityką zagraniczną. Docelowo kryzys. Za wspólnym państwem? Nie nazwałbym tego państwem, ale ta wspólnota powinna dalej integrować, pogłębiać swoją integrację. Proszę zwrócić uwagę na przykładzie tego, co się dzieje na wschodzie, w Rosji, na Ukrainie. Ta Unia Europejska zbyt powoli reaguje na sytuację, którą mamy na wschodzie. To wymaga usprawnienia, za tym się opowiadamy i wierzę, że gdy Martin Schulz zostanie szefem Komisji Europejskiej, takie zmiany nastąpią. To wszystko przed nami, kto będzie, okaże się 26 maja. Natomiast, proszę Państwa, ja myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że dzięki naszej akcesji w Unii Europejskiej, 10 lat Polski w Unii Europejskiej, dzięki funduszom unijnym, dobremu wykorzystaniu, mądremu, również zrobiliśmy i jako Podkarpacie niesamowity krok do przodu i jaka Polska. Co nie znaczy, że wszystko w tej Unii jest idealne, że nie trzeba jej zreformować, że Unia nie powinna być bardziej solidarna, jeżeli mówimy o gospodarkę, jeżeli mówimy o tą przestrzeń energetyczną, jeżeli mówimy o szybkości reagowania na kryzysy, nie tylko na Ukrainie na kryzysy, ale też jeżeli mówimy na przykład bezrobocie wśród młodych ludzi, to ja pamiętam od jakby zdiagnozowania stanu do dyskusji, do podjęcia decyzji mija zbyt dużo czasu i na pewno tutaj jest bardzo ważne, aby też Unia się wzmacniała w tych ważnych segmentach. Ale gdybyśmy się ale trzymali absolutnie, zmiany politycznej... żeby to była Unia silnych ojczyzn, a nie Federacja na wzór Stanów Zjednoczonych. Czy ktoś z Państwa będzie dzisiaj tak szczery i powie, tak, jestem za jednym wspólnym państwem europejskim? Ale ja jestem szczera i nie jestem za jednym wspólnym państwem. Jestem absolutnie za mocną Polską, za silną Unią Europejską, ale za też Unią, która ma świadomość tego, że wewnątrz jest 28 państw i są wspólne również interesy tych państw, a nie interesy osobne. Więc, panie redaktorze, ja tutaj nie zmieniam zdania. Jeżeli można, panie redaktorze, bo ja z tym się nie zgadzam. Proszę, pani jest kobietą, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, miło. Tylko Unia silna, można powiedzieć bezpieczna. My musimy się wszyscy czuć bezpieczni w Unii Europejskiej. Tylko Unia Zjednoczona i tak naprawdę Europa Plus Twój Ruch cały czas mówi, żebyśmy byli takimi Stanami Zjednoczonymi Europy. Ma pan to, co pan chciał. Tak, mam deklarację jasną. Mamy deklarację jasną. Czyli co, jedno państwo, tak? Nie, myślę, że też tożsamość narodowa trzeba zostawić tutaj, ale myślę, że wspólna waluta, wspólna polityka zagraniczna, wspólne myślenie o przyszłości, wspólne gospodarki,
gospodarka tak, wszystko wspólna. Wszystko wspólne to się nie da. Albo mówię ale na przykład osobne państwie. Języki, tak? Nie może być jeden język wspólny europejski. Ale rząd, czy jeden rząd byłby dobry? Myślę, że tak. Z punktu widzenia bezpieczeństwa kryzys na Ukrainie pokazał, że jednak no, my musimy zmienić myślenie o obronności Europy. My dzisiaj musimy myśleć o globalizacji. My dzisiaj musimy usiąść do stołu z takimi graczami jak Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, a nawet nieprzewidywalna Rosja. I dzisiaj nie możemy być mali. Dzisiaj musimy być solidarni, ale dzisiaj musimy być wewnętrznie bardzo mocni. Dzisiaj z jednej strony przy kryzysie ukraińskim Rosja zabiera Krym, a z drugiej strony gospodarczo Niemcy i Francuzi podpisują umowy. Dobrze, więc... mamy wyraźne deklaracje. Tak, panie redaktorze. Bardzo proszę. Przede wszystkim... Pan się zgadza ze mną. Nie do końca. Panie redaktorze, my jako Ruch Narodowy ciekawe, przede wszystkim obrazując to jakoś. Jeżeli ktoś włoży dłoń do ognia i jest rozsądnym człowiekiem, to nie włoży całej ręki z powrotem do ognia aż po bark. Ale i my jako Ruch Narodowy... Przepraszam, będzie pani mogła mówić po mnie na pewno. Panie redaktorze, my zwracamy uwagę na to, że Polacy tak naprawdę na Unii Europejskiej się sparzyli. I to poważnie. Unia Europejska w Polsce kojarzy się tylko i wyłącznie z pewnymi restrykcjami, na które następnie w dyskusji zwrócimy uwagę. Przede wszystkim nasi europosłowie, nasz rząd stale mówi o tym, że musimy walczyć w Unii Europejskiej o nasz interes. Musimy walczyć z dyrektywą tytoniową. Ta walka została przegrana. Musimy walczyć o polskie stocznie. Ta walka została przegrana. Musimy walczyć o możliwość tradycyjnego wędzenia wędlin. Ta walka została przegrana. Jeżeli my cały czas w Unii Europejskiej musimy skupiać się na tym, aby walczyć o swój interes, to należy sobie zadać pytanie, czy jest sens trwania w takiej Unii Europejskiej. Jak pan odpowiada? Nie ma sensu trwania. W takiej Unii Europejskiej, w takim kształcie, my opowiadamy się za zlikwidowaniem Komisji Europejskiej, zlikwidowaniem większości unijnych instytucji, wypowiedzeniem traktatu lizbońskiego. A co w zamian? W zamian chcemy współpracę niepodległych, suwerennych państw, co czynimy jako Ruch Narodowy, bo jesteśmy tak naprawdę ze wszystkich startujących w tych wyborach organizacji. Ruch Narodowy ma najszersze kontakty międzynarodowe z nie tylko z Jobbikiem, z innymi... Dlaczego pan, jak tak nie cierpi tą Unię, startuje do Unii Europejskiej? To znaczy, że zaraz odpowiemy na to pytanie? Ale pozwólmy jeszcze Kongresowi Nowej Prawicy. Reprezentuje pan. Dobrze, Kongres Nowej Prawicy... Wyraźna deklaracja, jeśli mogę prosić. Tak, my uważamy, że integracja europejska posunęła się zdecydowanie... Przepraszam. Uważamy, że integracja europejska posunęła się zdecydowanie za daleko. W wielu miejscach jestem zgodny z tym, z moim przedmówcą. Bardzo dziękuję. Ale w którymś jest pan niezgodny? W zasadzie nie było, nie wymienił przedmówca żadnego, w którym nie byłbym zgodny. Pan by ręki do natomiast jeśli chciałbym się odnieść, przykład Ukrainy dowiódł nam, że ta integracja nic nam nie daje, bo przecież nie było żadnego, nie mówiliśmy zgodnym głosem w sprawie Ukrainy. Także po co nam ta integracja, skoro nie potrafimy potem zająć wspólnego stanowiska? To znaczy, ja chcę zwrócić jeszcze uwagę na to, że mam wrażenie, że sytuacja na Ukrainie w zasadzie zdominowała kampanię wyborczą do Europarlamentu, a my jako Ruch Narodowy opowiadamy się przede wszystkim za tym, aby to nasza klasa polityczna skupiła się na tym, aby zapewnić dobre reformy Polakom przede wszystkim, aby żyło się dobrze Polakom w Polsce, a sytuacja międzynarodowa powinna mieć dla nas znaczenie, że tak powiem, fakultatywne. No nie, tak? Proszę pana, gdybyśmy żyli w oderwanej przestrzeni, nie mieli sąsiadów, to mógłby pan mówić, ale jednak to, co się dzieje na Ukrainie, ma wpływ na nasze bezpieczeństwo, na obroty gospodarcze, na wiele, wiele sytuacji. Oczywiście. My nie możemy stać z boku i mówić, że nas nie interesuje sąsiad, oczywiście, prawda? Oczywiście. Więc wie pan, ja cieszę się, że Polska jest w Unii Europejskiej, bo pokazujemy innym krajom Unii Europejskiej, w jakim kierunku pójść, jeżeli chodzi o Ukrainę. Jakim głosem mówić? Jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o sprawy związane z Ukrainą. I to jest bardzo istotne. Tak, ale jeszcze się pan poseł Kamil. Ukrainy nie wyjeżdża do Warszawy. Ja brałem aktywny udział w kampanii referendalnej 10 lat temu. Tak jak Sojusz Lewicy Demokratycznej, który wtedy na swoje barki wziął ciężar przekonania Polaków do tego, aby poszli na referendum i do tego, aby oddali głos za Polską w Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś mówi, że przez te 10 lat nic się w Polsce dobrego nie wydarzyło, to chyba nie chodzi po tych samych ulicach, nie jeździ tymi samymi ulicami, nie był nigdy i nie pracował w samorządzie, w samorządach różnych szczebli. Proszę zapytać każdego samorządowca, ile Rzeszów, Sanok, województwo podkarpackie zyskało na członkostwie Polski w Unii Europejskiej. Proszę przejechać naszymi ulicami i zliczyć te tabliczki.
na których jest napisane, że to zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Natomiast, ale ja panu nie przeszkadzałem. Chwileczkę, młody człowieku. Natomiast... Pan również jest natomiast ja ale wiem... Ale doświadczony. Ja wiem, ale pan jest świeży troszeczkę w polityce. Natomiast ja wiem, że są takie grupy, które mówią rozwalić, zniszczyć, zdemolować, tylko nie mówią, co dalej. Jak dalej funkcjonować? To jest niepoważne, nieodpowiedzialne i apeluję do wyborców. Wybierajcie odpowiedzialnych ludzi. To znaczy, panie redaktorze, bo pan poseł odniósł się bezpośrednio do mnie, więc chciałbym również mieć możliwość odniesienia się do tych słów. Przede wszystkim my mówimy, co potem. Polska tak naprawdę jest w Unii 10 lat, a nasze państwo istnieje ponad 1000 lat. Więc przez te przez ten 1000 lat tak naprawdę był Polska Gierek, nie była w Unii. Tak. Nie tylko Gierek. Był ale również Kazimierz pan, Wielki. Kiedy Włosi zagarnęli pół Europy, to gdzie myśmy byli? No, tak. No młody człowieku, tak. Kochany. Włosi no, nigdy nie zagarnęli. Dobrze, jak państwo widzicie, bo nam się robi taki spór generacyjny i już dwa razy już usłyszałem młody człowieku. Ale ja się z tego cieszę, panie redaktorze. Komitet no Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy jest najmłodszym komitetem. Młody się spiega. Ale gratuluje doświadczenia i jest młody, zdrowy, nie docenia i nie patrzy na przyszłość. Wróćmy do tematów. Będę mógł się odnieść bardzo krótko. Wydaje mi się, że żeby panu posłowi lepiej zobrazować to, jak mogłaby wyglądać Polska bez Unii Europejskiej, to powinniśmy jako Ruch Narodowy przeprowadzić taką akcję, aby we wszystkich miejscach, gdzie ze względu na unijne restrykcje, ze względu na limity, ze względu na ograniczenia, ze względu na to, że są wysokie podatki. Zorganizujecie kolejne marsze narodowców. Chcemy postawić. Będą spalone samochody. Ja muszę jedno. Teraz wszyscy mówią jednym głosem, tak się nie da. Tak się nie da. Panie redaktorze, zróbmy kropkę. Pan zaatakował, że nic się nie wydarzyło, że przegraliśmy dyrektywę tytoniową, to jest nieprawdą. Dlatego, że dzięki nam Polakom można produkować dalej z nimi i mentole. Nie przegraliśmy wędlin, bo nie ma zakazu wędzenia, jest tylko propozycja, rozporządzenie, żeby zmniejszyć zawartość substancji smolistych. Walczymy o to minister rolnictwa, bo to już jego wola, jego decyzja, aby dogadać się, żeby chciałbym państwu coś zaproponować dla Polski. Bo mamy w tej chwili tutaj w trakcie tej dyskusji dwie bardzo wyraźne pozycje. Jedni z państwa mówią, że Unia nam bardzo dużo dała i że dobrze tam jest, że tam jesteśmy. Ale mówimy też, że trzeba ją reformować. Że trzeba ją reformować. Przedstawiciele Ruchu Narodowego i Kongresu Nowej Prawicy twierdzą, że Unia niewiele nam dała i być może najlepiej byłoby, gdyby zniknęła. Ale faktem jest, że po pierwsze w Unii jesteśmy, a po drugie, że państwo startują do Parlamentu Europejskiego. Dokładnie. Czy w takim razie możecie państwo odpowiedzieć mi na pytanie dotyczące naszej wspólnej waluty? Znaczy, na razie jej jeszcze nie mamy, to nie mówię naszej, ale naszej w sensie europejskiej. Są tacy, którzy twierdzą, że tylko przyjęcie przez Polskę euro daje nam awans do tego elitarnego klubu. Co państwo o tym myślicie? Dzisiaj trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego Polacy boją się euro? Jeśli 10 lat temu przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, dzisiaj naturalnie jest, że musimy przyjąć to euro wcześniej czy później. Oczywiście Ruch Narodowy proponuje za 50 lat, inni proponują za 100, a my dzisiaj musimy się przygotować, musimy prowadzić politykę informacyjną dotyczącą euro. Dzisiaj, jeśli chcemy czuć się bezpieczni w Unii Europejskiej, musimy być na takim samym poziomie jak kraje starej Unii Europejskiej, czy które mają to euro. I myślę, że dzisiaj trzeba społeczeństwo przygotować. Z punktu widzenia gospodarczego jak najbardziej powinniśmy mieć to euro już bardzo dawno temu. Z punktu widzenia społecznego może nie jesteśmy jeszcze przygotowani, ale to jest pierwsze zadanie w po nowych wyborach, żeby Polaków przygotować do przyjęcia nowej waluty. Nie jest to takie... Proszę bardzo. Pani zawsze. Dziękuję bardzo. To nie jest to takie proste. Oczywiste jest, bo z chwilą, gdy podpisaliśmy traktat z Lizbony, Polska zobowiązała się wejść do strefy euro. Nie określiliśmy terminu i ten termin jest szeroki, czyli Polska jakby zasadne jest wejście do strefy euro wtedy, gdy gospodarczo i społecznie i w kieszeniach nas Polaków my zyskamy wszyscy. Pytanie brzmi kiedy? Proszę pana, na dzień dzisiejszy, pani Marto, niestety nie mogę się zgodzić. Dobrze, nie jesteśmy gotowi. Czy ktoś z państwa odpowie na pytanie kiedy? Wtedy, kiedy spełnimy wymogi, które określa traktat i które określa Unia Europejska, a więc odpowiedni poziom PKB, odpowiednio niska inflacja, niskie zadłużenie wewnętrzne. Dzisiaj tych wymogów Polska nie spełnia. Nie można dzisiaj niepoważne by było w polityce i to chyba tylko niepoważny polityk może podać datę. Po pierwsze, musimy wzmocnić naszą gospodarkę. Nie może być tak, ja jestem zwolennikiem integracji, ale nie może być tak, aby polskie rodziny ucierpiały na wymianie waluty. Natomiast, drodzy państwo, dopóki
nie poprawimy wskaźników gospodarczych, ekonomicznych w Polsce, to dyskusja o wprowadzeniu euro jest bezprzedmiotowa, bo nie spełniamy tychże kryteriów. Może się, bo ja nie tylko powiedziałam, a to się musi powiedzieć. Jeden malutki przykład. Bo wczoraj o tym rozmawialiśmy. Można eurosceptyczny jeszcze głos w tym temacie. Niewątpliwie, tylko dam przykład słowacki, bo przecież żyjemy w rejonie przygranicznym. Wszyscy, albo prawie wszyscy od czasu do czasu gdzieś tam na Słowacji bywamy. Może ten przykład. Jesteście tam, widzicie, co się tam stało. Państwa zdaniem stracili, czy zyskali? To znaczy, gdy zapytamy Słowaków, gdy my jedziemy na Słowację, dla nas jest drożej, dlatego że jest wymiana złotówki na euro. Natomiast Słowacja, jak ja rozmawiałam i nie rozmawiałam z biznesmenami, tylko jesteśmy przy granicy i rozmawiamy. Oni mówią, że oni są bardzo zadowoleni, bo ich siła nabywcza pieniądza jest większa. Ale też nie możemy porównać małej Słowacji i jej problemów do... Panie redaktorze, z tym nie można się zgodzić. Powiem tak, przede wszystkim Polska nie musi wcale przystępować do Unii Europejskiej, mimo tego, że zobowiązała się do tego w traktacie z Lizbony. Jesteśmy w Unii. Dlatego, że Polska może traktat z Lizbony wypowiedzieć i do tego będziemy dążyć. Jeżeli chodzi o wprowadzenie waluty euro, to przede wszystkim podstawą suwerenności każdego państwa jest sprawna polityka monetarna, czyli posiadanie własnej waluty. Ponadto, panie redaktorze, wszystkie państwa, które wprowadziły walutę euro, zanotowały spadek swojego wzrostu produktu krajowego brutto. Francuzi dwukrotnie, Włosi kilkunastokrotnie, nawet Belgowie dwukrotnie. Ponadto, panie redaktorze... A myśli pan, że to jest konsekwencja euro? Tak, to jest konsekwencja euro. To jest konsekwencja kryzysu w Unii Europejskiej. Ale Belgia głupoty, ale te państwa, o których mówię, przyjęły euro jeszcze kiedy nie było kryzysu. Musi się pan z nami umówić na kawę i wszystko... Wytłumaczymy panu... Bardzo proszę się nie umawiać teraz. Ja nikomu nie przerywałem i nie chcę tutaj jakby walczyć z państwem, bo nie jestem jakby, że tak powiem, takim politycznym bulldogiem jak państwo. Przyszedłem spokojnie rozmawiać i chciałbym dokończyć tą wypowiedź. Jeżeli chodzi o euro, jeżeli wprowadzilibyśmy euro, to po pierwsze, to tak jakbyśmy z budżetu Polski 8 miliardów złotych wykreślili. Bo 8 miliardów złotych to jest zysk Narodowego Banku Polskiego, którego by nie było. Dodatkowo Polska posiada ponad 100 miliardów dolarów rezerwy walutowej. Prawie cała ta rezerwa zostałaby przekazana do Europejskiego Banku Centralnego i tymi pieniędzmi, które są naszym majątkiem narodowym, decydowaliby unijni urzędnicy zasiadający w Europejskim Banku Centralnym. To jest strata suwerenności, strata pieniędzy, których możemy nigdy nie odzyskać. Muszę tutaj co najmniej dwie osoby się nie zgadzają. Trzy osoby się nie zgadzają. Proszę pana, jak przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, jeżeli mogę, panie pośle, ja pamiętam, jak przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, to był zarzut, że stracimy naszą suwerenność, niepodległość, nie będziemy mogli chodzić do kościoła i tak dalej. Wszystko okazało się nieprawdą. I naprawdę proszę nie straszyć ludzi. Po prostu na dzień dzisiejszy Polska jest nieprzygotowana do wejścia do Unii Europejskiej. Dokładnie. Ale jeżeli pan do waluty obywatelska, żeby Polska była przygotowana. Do strefy euro. Natomiast jeżeli pan mówi, wszystko nie, to co pan proponuje dla Polski i Polaków? W jaki sposób byśmy ten cywilizacyjny odległość do krajów rozwiniętych, w jaki sposób byśmy nadrobili? Bardzo postawmy kropkę, bardzo proszę. Panie redaktorze, kilka zdań, bo jak słyszę te bzdury, no to nie sposób nie reagować. Ale chciałby się pan też powstrzymać od oceny, na pewno. Po pierwsze, czy w Niemczech ktokolwiek mówi, czy we Francji, o utracie niepodległości? Oczywiście. Nikt o tym nie mówi. I proszę popatrzeć na poziom życia. I proszę popatrzeć na poziom życia Niemców, obywateli Niemiec, obywateli Francji, obywateli Polski. Jest wyższy. Natomiast, szanowni państwo, ja nie wywołujcie tych upiorów z tej zardzewiałej szafy. Przypominam sobie 10 lat temu te plakaty, jak straszyliście. Kiedyś Moskwa, teraz Bruksela. Przyjadą Niemcy i wykupią ziemię. Będzie eutanazja. Będą narkotyki i nie będzie Polski. 10 lat jesteśmy w Unii. No. Polacy zyskali, Polska zyskała. Schowajcie, nie wyciągajcie tych upiorów. Muszę zacząć nowy wątek. Bardzo proszę. Tak. Nowy wątek. Nowy wątek. Ważny. Ale ja się upominam tutaj o pana doktora. Tak. Bardzo proszę. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami przyjęcia waluty euro w Polsce. Uważamy, że to przyniesie więcej szkody i nie należy tego robić. Ale ponieważ rząd swego czasu, wstępując do Unii, zobowiązał się do przyjęcia euro, to żeby uciąć tę dyskusję, ja proponuję, żeby przyjąć datę przyjęcia euro 2333 rok. Bardzo wyraźna propozycja, bardzo dziękuję. Skoro jesteśmy bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o kolejnym etapie, on jest ważny. Jesteśmy w Unii,
Państwo sami powiedzieliście, że na razie wielu odczuwa to jako korzyść z tych pieniędzy unijnych. Mieliśmy fundusze, mieliśmy strumień pieniędzy, dotowano nas. Co będzie, co się stanie w Polsce jako członku Unii Europejskiej, kiedy te pieniądze się skończą, kiedy zostaniemy płatnikiem netto? One się nie skończą. Czy my o tym myślimy już teraz, czy nie? Nie będziemy płatnikami netto. Panie redaktorze, płatnikiem netto się zostaje wtedy, gdy się osiąga określony rozwój gospodarczy. Jeżeli osiągniemy ten poziom rozwoju gospodarczego, to ja mam nadzieję, że Polacy będą wtedy szczęśliwi, jakby nie będzie problemu, że będziemy więcej wkładać do Unii niż z niej wyciągać. Chociaż czy płatnik netto jest, czy brutto, to każdy dostaje pieniądze większe czy mniejsze, ale każdy dostaje, więc na razie nam to nie grozi, chociaż życzmy sobie, aby Polska tak szybko się rozwinęła, abyśmy nie mieli wątpliwości, że jesteśmy mocnym, silnie rozwiniętym państwem z mocną gospodarką, z dobrymi miejscami pracy, dobrze wynagradzanymi. Bo tylko, że wiemy o tym, że musimy zacząć wykorzystywać te pieniądze mądrze. My musimy inwestować te pieniądze. My nie możemy konsumować w tej nowej perspektywie 2014-2020. My nie możemy tylko brać pieniędzy po to, żeby skonsumować, tylko żeby inwestować. Inwestował w kapitał ludzki, w naszą młodzież, w naszych studentów, ale i też mieszkańców w naszego kraju, jak i również inwestować w przedsiębiorców, zainwestować w infrastrukturę i myślę, że następna ta perspektywa finansowa da nam wszystkim nowe perspektywy. I dzisiaj rozmawiamy na koniec tej kadencji, ale za 5-6 lat bardzo jeszcze do programowania. Ja myślę, że ponad 80 miliardów euro będzie naprawdę pole do popisu. Dobrze. I dzisiaj mądrze musimy to przede wszystkim się nie da. Ze środkami na wspólną politykę. Przyjęliśmy błędne założenia tej dyskusji, dlatego że mówimy o tym, że pieniądze są przeznaczane na inwestycje. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, nie ma ani jednej dużej firmy na Podkarpaciu, która powstała w całości z unijnych pieniędzy, która tworzy setki miejsc pracy. Unia nie jest po to, żeby tworzyć. Panie redaktorze, przepraszam, proszę mi nie przerywać mimo wszystko. Panie redaktorze, na 100 powstających firm za pieniądze z Unii Europejskiej mniej więcej około 80% tych firm upada po pierwszym roku, czyli wtedy, kiedy wzięło te dotacje, to może już sobie wtedy spokojnie upaść, bo pieniądze zostały skonsumowane. Co więcej, panie redaktorze, należy zwrócić uwagę na to, bo tutaj mówimy pięknie o młodości, przyszłości, bezpieczeństwie. Jaką młodzi ludzie na Podkarpaciu mają przyszłość? Jakie bezpieczeństwo? 53% młodych mieszkańców Podkarpacia w wieku od 24 do 36 roku życia jest zarejestrowana jako bezrobotni w Urzędzie Pracy. Odsetek młodych osób nieposiadających pracy jest tym większy, że znaczny procent osób w tym wieku nie rejestruje się w Urzędzie Pracy. I to jest skutek rządów Platformy Obywatelskiej, to jest skutek pięcioletniej kadencji pani europoseł, bo dla młodych mieszkańców Podkarpacia nie zrobiono tutaj nic. Dobrze, pan poseł wyschnął i ja Zwłaszcza bezrobocie w Polsce wśród ludzi młodych jest ogromnym problemem, zwłaszcza na Podkarpaciu. Zgadzam się, że to wynika zaniechań rządów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast za naszych rządów bezrobocie spadło po waszej dziwnej koalicji za WS. Już myślałem, że ten wątek reminiscencji nigdy się nie pojawi w tej dyskusji. Panie redaktorze, ja wrócę do tego pytania, bo u zasad powstania Unii Europejskiej była ta zasada współpracy gospodarczej, solidaryzmu społecznego pomiędzy narodami, pomiędzy państwami. Już twórcy, najpierw Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, później EWG, to były filary tej współpracy. I w takim kierunku Unia powinna iść. I była tutaj mowa, kiedy będziemy płatnikiem netto. Ja sobie wyobrażam Unię Europejską tak. Są mechanizmy do pomocy regionom, które z różnych przyczyn są zacofane rozwojowo, cywilizacyjnie, są regionami strukturalnego bezrobocia i na to w Unii powinny być dzielone pieniądze. Natomiast te wybory w najbliższą niedzielę są bardzo istotne, bo wybierzemy Parlament Europejski, który będzie debatował nad przyszłą perspektywą finansową, i to ten parlament będzie... Mówimy o perspektywie po 2020 rok, więc to panie, dopiero na koniec kadencji. Ale, na koniec kadencji, ale założenia, no tak jak się budżet roczny tworzy, założenia już w połowie roku. Natomiast tak, ja chcę zwrócić, panie redaktorze, też na jedną rzecz uwagę. Mówimy o bezrobociu i faktycznie największa to jest Hiszpania, Portugalia. Nie, no Polska ponad 50% bezrobocie. Ale popatrzmy na Austrię, 9% bezrobocia, kraje skandynawskie, kilka procent cen bezrobocia wśród młodych. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tam nie
idą wszyscy na studia wyższe, nie kończą kierunków takich, które często nie są potrzebne na rynku pracy, ale jest to mocne szkolnictwo zawodowe, współpraca szkół z podmiotami gospodarczymi, które od razu dają i przygotowują odpowiedniego tego młodego człowieka. Jest taki dualizm wykształcenia zawodowe, teoretyczne i praktyczne. I na to powinniśmy zwrócić uwagę. Faktem jest, że za czasów dobrych wielu lat temu zlikwidowano to szkolnictwo zawodowe. My, jeżeli patrzymy na rynek usług, on jest tutaj dalej bardzo ubogi na Podkarpaciu, ale no nie zwalajmy winę, przepraszam bardzo, bo wie pan, życzyłabym panu tego, żeby pan tylu młodym ludziom dał szansę i możliwości, ale ja się staram dawać. To wynika, pani poseł, z naszych kompleksów. My tak naprawdę dzisiaj wykorzystujemy tę szansę, ten boom edukacyjny. I dzisiaj wszyscy chcą iść na uczelnie wyższe. A tak naprawdę ludziom, produkujemy indeksy, produkujemy dyplomy, a nie produkujemy niestety ludzi, którzy są przygotowani. Dzisiaj za dużo jest teorii, za mało praktyki. Dzisiaj trzeba system edukacji zmienić w naszym kraju. Niestety tak jest. Dzisiaj młody człowiek, który kończy studia, nie potrafi nic. Jest nasiąknięty wiedzą z każdej dziedziny, a tak naprawdę nie jest żadnym praktyką. To jest doskonały, to jest program na żywo, więc nie mamy wyjścia. To jest doskonały moment do tego, żeby zamknąć dyskusję o sprawach krajowych, bo mimo wszystko... Ale wszyscy dostrzegamy ten problem. Tak, ale startujecie państwo do Parlamentu Europejskiego. To jest ten moment w naszym programie, kiedy państwo możecie widzom wytłumaczyć, dlaczego startujecie do parlamentu po raz pierwszy albo po raz kolejny, co chcecie tam zrobić. I dlaczego też ubiegacie się o ten mandat, jeśli na przykład jesteście przeciwko Unii Europejskiej? To są 2 minuty dla każdego z państwa. Zaczyna poseł Kamiński. Sojusz Lewicy Demokratycznej to najbardziej proeuropejska partia w Polsce. To my 10 lat temu wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej. To my negocjowaliśmy nasze wstąpienie do Unii Europejskiej. Dzisiaj mam zaszczyt być liderem listy w okręgu podkarpackim, listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy i zachęcam wszystkich mieszkańców Podkarpacia. Idźcie na wybory, bo frekwencja jest najważniejsza. Od tego zależy, czy Podkarpacie będzie miało 2, 1 czy 3 eurodeputowanych. Ale idąc na wybory, wybierajcie mądrze. Wybierajcie partie przewidywalne, partie, które mają program, które chcą bezpiecznej Polski w bezpiecznej Europie, silnej Polski w bezpiecznej Europie. Zachęcam do głosowania na kandydatki i kandydatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Kropeczka. Przed czasem, proszę bardzo. Oskar Kochman, Komitet Wyborczy Ruchu Narodowego. Szanowni Państwo, przede wszystkim Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Narodowego jest jedynym niepartyjnym komitetem w tych wyborach, jednocześnie najmłodszym komitetem i najbardziej eurosceptycznym. Szanowni Państwo, usłyszeliśmy w czasie tej debaty wiele słów o bezpieczeństwie, o rozwoju, o poczuciu państwa zwiększonej jakości życia. Ja nie chcę dementować tych słów, bo państwo na pewno sami je zdementujecie, kiedy zastanowicie się, czy czujecie się bezpieczniej w obecnej Polsce, w Unii Europejskiej, czy czujecie się lepiej. Naszym zdaniem, zdaniem Ruchu Narodowego, Polska została poddana polityce neokolonialnej. Kiedyś, żeby bogate państwa potrzebowały niewolników, trzeba było wojny, trzeba było tych ludzi porwać, przywieźć do państwa do pracy. Obecnie warunki życia, jakie zaproponowano Polsce i do czego doprowadziły wszystkie rządy w Polsce po okrągłym stole, doprowadziły do tego, że już nie trzeba porywać tych niewolników. Oni sami jadą do pracy, pracują poniżej swoich umiejętności, pracują poniżej swojego wykształcenia, swoich zdolności, marzeń, aspiracji. My jako Ruch Narodowy startujemy przede wszystkim po to do Unii Europejskiej, aby ten głos eurosceptyczny był bardziej słyszalny, abyśmy mogli do państwa docierać ze swoim przychazem, co jest utrudnione. Podam przykład. W ostatnim czasie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, to jest jednostka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, organizował debatę, na którą naszego przedstawiciela zaproszono na 15 minut przed debatą. Według nas taka sytuacja jest absurdalna i nie do pogodzenia, nie do zrozumienia. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o nasz program, to przede wszystkim chcemy zapewnić państwu pracę. Chcemy zlikwidować ZUS, chcemy zlikwidować obecny system emerytalny i wprowadzić system emerytury obywatelskiej oparty na założeniach nowozelandzkich bądź kanadyjskich. Ponadto chcemy poprawić państwa bezpieczeństwo. Strzelnice w każdym powiecie. Strzelnice? Szanowni Państwo, to jest nieprzerywane. Strzelnicy będzie broń. Chciałbym dodać tylko tyle, że te wybory tak naprawdę dotyczą tego, czy Polacy mogą być narodem godnym, i czy Polacy mogą godnie żyć w Polsce i w Europie. I my to zmienimy, Ruch Narodowy, lista numer 2, radykalna zmiana. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeszcze prośba ode mnie, tych 2 minut sobie nie przerywamy.
Elżbieta Łukacijewska, Platforma Obywatelska. Proszę Państwa, my jesteśmy godnym, mądrym, wspaniałym narodem, który bardzo pięknie odnalazł się w strukturach Unii Europejskiej. Skorzystaliśmy bardzo wiele jako Polska, jako Podkarpacie. 5 lat mojego doświadczenia w Parlamencie Europejskim i pracy w Komisji Rozwoju Regionalnego, w Komisji Rolnictwa pozwoliły mi zmierzyć się z problemami polskiej wsi, podkarpackiej wsi, naszego rozwoju gospodarczego i dzięki uczestnictwu i pracy w tej komisji, a nie bywaniu w Polsce, myślę, że zyskałam doświadczenie i ono owocowało tym, że Polska dzisiaj, to nie jest tylko absolutnie moja zasługa, ale jednak pracowałam nad rozporządzeniami dotyczącymi nowej perspektywy budżetowej. Zaowocowało to, że Polska dzisiaj jest największym beneficjentem środków unijnych, które dają szansę i możliwość rozwoju cywilizacyjnego. Dobrze wykorzystane środki unijne z nowej perspektywy to nowe miejsca pracy, to wzrost atrakcyjności Podkarpacia, naszego regionu, to zainteresowanie przez inwestorów. Myślę, że oprócz pracy w Parlamencie Europejskim, oprócz tego, że wiele młodych osób mogło, przyjeżdżając do mnie na staże, poczuć dumę i uwierzyć w siebie, że wcale nie są gorsi od mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej. Setki osób ze wsi, z miasta, z różnych środowisk, które nigdy by też nie mogły zobaczyć, jak funkcjonuje Parlament Europejski, mogły przekonać się, że to nie jest system, czy to nie jest instytucja obca ludziom, ale instytucja, która wspiera, pomaga. Będzie dla mnie zaszczytem, jeżeli moje doświadczenia Państwo poprzecie, wybierając mnie na następną kadencję. Dziękuję bardzo. Marta Niewczas, Komitet Wyborczy Europa Plus, Twój Ruch. Szanowni Państwo, to dla mnie wielki zaszczyt, że reprezentuję Europę Plus Twój Ruch. To drużyna ludzi, którzy są wykształceni, którzy mają wizję, wiarę, determinację i przede wszystkim dyscyplinę, która jest tak bardzo potrzebna w polityce, ale przede wszystkim dobry program. To jest drużyna, która chce więcej Europy, która chce zjednoczonej Europy, bo wtedy będziemy wszyscy czuć się bezpieczni i solidarni. Cieszę się, że od 12 lat pracuję w Radzie Miasta Rzeszowa, że od 7 lat przez 7 lat pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej Rady, że złapałam doświadczenie, że razem z prezydentem Tadeuszem Ferencem mieliśmy okazję współtworzyć to, co zostało zrobione. Myślę, że to, co zostało zrobione w Rzeszowie i na Podkarpaciu, powinno nas wyleczyć wszelkich kompleksów. Myślę, że dzisiaj Europa to wielkie wyzwanie. To dzisiaj myślenie po europejsku, to myślenie o następnych pokoleniach. To również myślenie o naszej młodzieży, ale też myślenie o naszym Podkarpaciu. My dzisiaj niestety, oprócz tej infrastruktury już, która została zrobiona, musimy myśleć o promocji, musimy myśleć o przedsiębiorcach. Dzisiaj musimy walczyć o to, żeby mieli takie same możliwości jak inwestorzy zagraniczni. My dzisiaj musimy myśleć o autostradach, żeby nie budować wschód-zachód tylko dla Polaków, północ-południe, żeby S19 zrobić do końca, żeby była szybka kolej, szybka komunikacja między Krosnem, Sanokiem, Jasłem, żeby południe Polski tutaj miało dostęp do lotniska i do stolicy województwa. Dzisiaj musimy postawić na turystykę. Dzisiaj musimy promować nasze regionalne produkty, które są fantastyczne. My dzisiaj mamy najlepsze jabłka, my dzisiaj mamy fantastyczne sery, my mamy wina, mamy winnice, jedne z lepszych w ogóle w Europie. My dzisiaj musimy, właśnie to jest ten czas, kiedy my powinniśmy wydawać na to pieniądze, żeby pokazać się światu, bo zrobiliśmy kawał dobrej roboty. 10 lat to nowe lotnisko, nowe autostrady, to nowe połączenia, a teraz pokażmy się światu, pokażmy, że potrafimy inaczej, że mamy fajnych, młodych, wykształconych ludzi, postawmy na studentów. Bardzo dziękuję. I ostatnia osoba, Waldemar Zaremski, Komitet Wyborczy Kongresu Nowej Prawicy. Proszę Państwa, moja Europa przyszłości to najogólniej mówiąc wolna Europa. Europa wolna od Unii Europejskiej. To jest nasz cel, ideał, do którego będziemy dążyć. Jak najmniej regulacji, standardów, dyrektyw. Jak najwięcej prostoty, różnorodności, wolności. Moja Europa to jest Europa bez komisarzy, którzy mówią nam, co jeść, pić, palić, czym świecić i jakie spłuczki w domu montować. Moja Europa jest z Unią zredukowaną do strefy wolnego handlu, do pierwotnej europejskiej wspólnoty gospodarczej, która była źródłem sukcesów gospodarczych i dobrobytu Zachodu po II wojnie światowej. Moja Europa to
Europa, w której na pierwszym miejscu są wartości chrześcijańskie i które mogą wtedy stanowić spoiwo do integracji, ale Europejczyków, i do której nie potrzeba żadnych milionów eurobiurokratów. Moja Europa to taka, która nie marnuje milionów, bilionów euro na bezsensowne pomysły typu pakiet klimatyczny. Moja Europa to taka, w której każdy może wyjechać i pracować gdzie chce, ale nie dlatego, że musi, że zmusza go do tego sytuacja, tylko dlatego, że ma taki kaprys. Moja Europa to taka, w której nikt nie nakazuje rodzicom, nikt nie wpływa na to, jak rodzice wychowują swoje dzieci, wymyślając dziwne pomysły typu gender. I o taką Europę będziemy walczyć i mam nadzieję, że będziemy skuteczni. Bardzo Państwu dziękuję. Zdziwiliście mnie tym, Państwo, że niektórzy nie wykorzystali czasu. Ale tak, ale to piękne. Bardzo dziękuję. To była debata europejska w programie Konkrety i Opinie. No i cóż, 25 wybory i wtedy okaże się, czy te nasze pytania, które w tych dwóch programach zadawaliśmy politykom, będą ważne i czy politycy będą umieli też 26 i 27 maja wyciągnąć wnioski z tej kampanii, która się w piątek skończy. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.